Witam serdecznie, z tej strony Grosik. Dziwne miejsce, z którego nagrywam, pewnie dla was. Dla mnie w sumie też. Nagrywam z auta. Nie ma wyjść teren, nie ma wyjazdów, więc trzeba sobie jakoś wolny czas zorganizować. W domu nie chce mi się siedzieć, więc jeżdżę sobie na Bolcie. To jest taka aplikacja, dzięki której jeżdżę taką taksóweczką po Lublinie i zarabiam sobie złotówy. No, w dosłownym tego słowa znaczeniu. Zacząłem jeździć w tamtym roku nawet. Już po to, żeby mieć takie luźne pieniążki na hobby przede wszystkim, co nie? Na wyjazdy, na jakiś sprzęt, a takie różne moje głupie i mądrzejsze pomysły. No. A w wolnych chwilach, jak widzicie, siedzę sobie czekając na zlecenie. Siedzę sobie w aucie i czytam sobie książkę jakoś taką historyczną pod tytułem Rotenbergowie z Nadbuka. No, tytuł ciekawy, książka również jest ciekawa. No i tak to wygląda. Zostaliśmy uziemieni. Dzisiaj jest, co tam, piąty, tak? Nie wiem, czy Wielki Piątek. Ja tam za bardzo kościołowy nie jestem. Ale piątek jest. Jutro jest sobota. Będzie miało się święcić te święconki, ale nie będzie święcenia. Pewnie. Raczej na pewno nie będzie. No. Ja tak czy tak nie pojadę. I... No i co? I muszę jeździć tu taksówką 2 miesiące jeszcze, dopóki nie wrócimy do normalności, bo nie wydaje mi się, że to pod koniec kwietnia się uspokoi. Maj też nie. Chociaż chciałbym już w maju gdzieś pojechać w teren, ale kurczę, pozwolenia mi marnują się, bo 2 miesiące, nie wiem, napiszę pismo do WKZ-u, że mi przedłużyli o 2 miesiące te, nie wiem, zobaczę, jak oni się ustosunkują do tego. A szkoda mi tych 2 miesięcy siedzieć na dupie, gdzie mógłbym, kurczę, dużo fajnych rzeczy znaleźć i oddać do muzeum. A tak niestety nie mogę. No dzisiaj trochę kursów miałem nawet na tym bolciku. Dzień przedświąteczny to trochę jest ruchu, ale nie ma tyle tego, co w tamtym roku. Jednak ludzie siedzą w domu, robią zakupy rzadziej. No i młodzieży nie ma na mieście, co nie? Siedzi w domu młodzież. Nie wszyscy, ale większość siedzi, nie jeżdżą, bo zawsze były kursy jakieś na starówkę albo ze starówki, co nie? W tym kierunku. A teraz to tylko raczej do sklepów spożywczych. I dobrze, mam duży bagażnik w tym moim aucie, to ten. To 4 torby takie wielkie zakupów się mieszczą. A jakby trzeba było, to i więcej może nawet, bo można siedzenia położyć. No i tak wygląda moja działalność w tej chwili. Czytam, może coś wyczytam, bo to mój rejon, Skrychiczyn, to niedaleko, w sumie za lasem, tylko od Marcza, więc sobie coś czytam, edukuję się. I nudzę się w tym Lublinie strasznie. No ale nic nie poradzimy. Pewnie wszyscy koledzy poszukiwacze również siedzą na tyłkach. I tak to wygląda. No, a więc pozdrawiam wszystkich serdecznie. Mam nadzieję, że niedbawem wrócimy do normalności. Wesołych świąt dla wszystkich życzę. I do zobaczenia. Mam nadzieję, że już nie będę robił odcinków z Bolta, czekając na postoju, na kurs, tylko może na następny odcinek będzie już z terenu, bo tam łąki czekają nad Bugiem, aż płaczą za mną. Dobra, pozdrawiam wszystkich, mówił Grosik, cześć.